Dzień dobry Państwu, witam w pierwszym odcinku programu Mentzen Grilluje Ekstra. Jest to Mentzen Grilluje Ekstra, ponieważ po raz pierwszy nie jestem tutaj sam, a jest ze mną Anna Bryłka. Witam serdecznie. Dyrektor Konfederacji do Spraw Europejskich oraz jedynka w Wielkopolsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję, że przyszłaś do mojego programu. Będziemy testować zupełnie nową formułę, w której nie jestem sam, ponieważ niektórzy narzekają, że jestem tylko ja i chcieliby kogoś jeszcze zobaczyć. To załatwiłem wam świetnego gościa, bo ja tylko mówię jakieś takie proste rzeczy, bo skomplikowanych to nie znam i nie rozumiem. Natomiast Anna Bryłka jest najlepszym ekspertem, jakiego znam w zakresie spraw europejskich. Nie wiem, czy mieści się w kadrze, że zobaczcie, ile papieru przyniosła. To jest oczywiście naprawdę drobny wycinek tego, co ja mam w domu, poukładanego w różnych obszarach polityk Unii Europejskiej. No widzicie, Ania Bryłka czyta rzeczy, których nikt normalny nie czyta. Siedzi w domu i czyta akty Unii Europejskiej. Nie znam innego człowieka, który w ten sposób spędza czas po południu czy wieczorem u siebie w domu, a ona właśnie to robi. Dlatego uznałem, że jak ma się pod ręką takiego eksperta, to dobrze jest wam go pokazać, żebyście od strony takiej trochę bardziej fachowej dowiedzieli się, co słychać w tej Unii Europejskiej. I teraz pierwszy temat, który chciałem z tobą omówić, to jest Europejski Zielony Ład. To jest coś, co Unia Europejska, jak rozumiem, wdraża od naprawdę wielu lat, ale w tej konkretnej formie to zaledwie od kilku. Ja mam taką roboczą tezę, że do tej pory mieszkańcy Europy, w szczególności Polacy, to nie widzieli tego, w jaki sposób Unia Europejska negatywnie wpływa na ich życie. No bo każdy cieszył się, że ma to Schengen, może jechać gdzie chce na wakacje, na studia może jechać, sprzedawać swoje produkty czy usługi w Europie. Natomiast te ograniczenia, dyrektywy, regulacje były głównie ograniczające jakieś duże firmy, jakiś tam przemysł chemiczny i tak dalej. Natomiast przeciętny Polak w ogóle nie widział tych negatywnych skutków Unii Europejskiej. I mam wrażenie, że w wyniku między innymi Zielonego Ładu to się zmieni. Czy podzielasz tą opinię? Oczywiście, że podzielam tę opinię, dlatego że tak jak powiedziałeś, dotychczas polityka klimatyczna dotyczyła hut, elektrowni. My płaciliśmy za nie, ale oczywiście pośrednio w cenie za energię elektryczną. No a teraz właściwie wchodzi bezpośrednio do polskich gospodarstw domowych i bezpośrednio do kieszeni polskich konsumentów. Europejski Zielony Ład, generalnie ostatnia kadencja, to jest gigantyczne przyspieszenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Europejski Zielony Ład to jest 2019 rok, pakiet Fit for 55 to jest rok 2020. Wcześniej była polityka klimatyczna, przecież Jarosław Kaczyński zgadzał się na pewne elementy polityki klimatycznej, Ewa Kopacz jako premier, natomiast to przyspieszenie nastąpiło dokładnie w ostatnich pięciu latach, w ostatniej kadencji i to przyspieszenie nie tylko właśnie dla przemysłu energochłonnego, ale generalnie dla właśnie przeciętnego obywatela Unii Europejskiej. No i pewnie byśmy w tej kampanii i w ogóle dzisiaj w studiu o tym Europejskim Zielonym Ładzie nie dyskutowali, gdyby nie masowe protesty rolników, którzy jako pierwsi zostali bezpośrednio dotknięci tą polityką klimatyczną. No, polityka klimatyczna to są takie obszary jak rolnictwo, budownictwo, transport, to jest rozszerzenie systemu ETS-1 na system ETS-2. Stop. Musimy ja rozłożyć. Będę robił przerwę, bo ja niewiele rozumiem. Zakładam, że Państwo trochę więcej ode mnie, ale mimo wszystko omówmy. Co to jest ETS-1 i co to jest ETS-2? ETS-1 polega na tym, że podmioty, które są... Są podmioty, które są zobligowane do tego, żeby wykupywać uprawnienia do emisji CO2. To znaczy, jak jest elektrownia, ona jest teraz w ramach systemu ETS-1 zobowiązana do tego, żeby na giełdzie wykupywać uprawnienia do emisji CO2. Ta tona za emisję, ta cena za jedną tonę emisji CO2, no ona się potrafi kształtować nawet do 100 euro za tonę. A co to oznacza? Bo taka tona CO2 to nikomu nic nie mówi. Nic nie mówi, nie mam zielonego pojęcia, co można wyprodukować przy cenie za pomocą tony CO2. Czy też emitując przy okazji tonę CO2. Jak mamy cenę prądu, tak? Bo każdy mniej więcej raz na tam miesiąc, dwa, trzy dostaje rachunek za prąd. W tej cenie prądu, jaka część to są te opłaty za dwutlenek węgla? Za dwutlenek węgla około 25%. 25%. Tak, czyli... oczywiście PiS zrobił tą kampanię 60, tą żaróweczkę, 60%, to było troszeczkę zawyżone, natomiast około 25-30% ceny energii elektrycznej stanowi cena za politykę klimatyczną. Czyli gdyby nie polityka klimatyczna, to mógł już teraz prąd mógł być co najmniej 25% tańszy, wiadomo, oczywiście. Tam
jeszcze wchodzi pewnie VAT, tam jeszcze wchodzi akcyza, podatki. Opłata mocowa, którą można zdjąć, bo ona jest do sfinansowania bezpieczeństwa energetycznego, więc tak. No generalnie to wykupywanie uprawnień do emisji CO2 polega na tym, że jeśli zanieczyszczasz, to musisz wykupić uprawnienie. To mniej więcej trzeba sprowadzić do takiego... I do tego przywykliśmy, o tym się w Polsce od lat dużo mówi, że mamy problem w elektrowniach, przez to prąd jest drogi. I to jest ten ETS 1, tak? Tak, dokładnie tak. To co teraz oznacza ETS 2 i co zdrożeje tak jak prąd? O, jakoś. ETS 2 to jest rozszerzenie tego systemu na transport drogowy i na budownictwo. I polega to na tym, że od 2027 roku będziemy mieć taki zaszyty podatek w cenie paliwa do ogrzewania domów, paliwa kopalnego, czyli węgla, gazu ziemnego i paliwa do zasilania pojazdów, czyli oleju napędowego. No i olej napędowy wzrośnie o 53 grosze na litrze od 2027 roku. Tona węgla 580 zł. 580 wzrośnie o 500. Tak. A ile teraz kosztuje? Około 1000. Czyli rozumiecie Państwo, teraz płacicie, jeżeli macie na węgiel 1000 zł za tonę węgla, to będzie 1500. Tak. Czyli z tego powodu tylko ETS 2 ludzie zapłacą 50% więcej za węgiel, jeżeli mają nieprzyjemność dokładnie go kupować, tak? Dokładnie tak. Dlaczego? A gaz ziemny 400 zł za tonę, bo przecież gaz ziemny też jest bardzo popularnym paliwem w Polsce do ogrzewania domów, budynków i tak dalej. Dlaczego ja mogę, znam dokładną stawkę? Dlatego, że w tej dyrektywie, którą też mam tutaj ze sobą, ustanowiono maksymalną cenę za tonę emisji na poziomie 45 euro. I to się da po prostu wyliczyć, o ile ta cena będzie wyższa. No i co najlepsze, w tym wszystkim najlepsze jest to, że ta dyrektywa w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana rok temu. A tego tematu w polskiej debacie publicznej w ogóle nie ma, tak? Zupełnie jest nieobecny. A to jest gigantyczny wzrost kosztów, tak? Wzrost kosztów życia, tak? I gospodarstwa domowego i w ogóle prowadzenia działalności, no wszystkiego, tak? To nie jest jedyna rzecz, której nie ma w polskiej debacie publicznej, bo ja ostatnio sobie, pamięć jest zawodna, przejrzałem postulaty tych komitetów startujących w eurowyborach w 2019 tak roku, bo tam była Konfederacja, PiS, ta w sumie obecna koalicja startowała jako jeden blok i do tego jeszcze chyba Biedroń startował osobno osobno. No to wiadomo, że tam Razemici czy Biedroń to mówili, że wszyscy mamy być zieloni i odejść od węgla, przestać cokolwiek produkować. Natomiast w postulatach PiSu ani Platformy nie było o tym, że wejdzie jakiś europejski zielony ład. Nie było o tym, że prąd ma być o 50% droższy, że węgiel ma być o 50% droższy. Nie było ani zapowiedzi, że idą do Europarlamentu po to, żeby to zrobić, ani nie było żadnej debaty w Polsce, czy my rzeczywiście tego chcemy. Zresztą nie tylko na ten temat. Nie przypominam sobie też debaty o tym, czy chcemy zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Nawet, nie wiem, czy nawet sondaż jakiś zrobili, zanim oni to ogłosili. Po prostu bez żadnych większych zapowiedzi powiedzieli, że mamy przestać jeździć samochodami, czy przestać wjeżdżać do centrów miast. Ale z tym zakazem spalinowych, to zwracam tutaj uwagę naszych widzów na tą poprawkę Ferrari, która się znalazła, że auta spalinowe nie, no poza Ferrari, to była ta słynna poprawka Ferrari i też zwracam uwagę widzów na... Nie tylko Ferrari, chyba jeszcze Bugatti i tego rodzaju. To jest zresztą powszechne, ponieważ te wszystkie reguły, tak jak rozumiem, mają dotyczyć szarego człowieka i jak normalny człowiek będzie płacił 50% za prąd, to rozumiem, dla nich jest w porządku, ale dalej będą sobie latać na te swoje spędy tymi prywatnymi odrzutowcami, będą jeździć swoim Ferrari. Ich to nie dotyczy. To my mamy cierpieć, a ci najbogatsi będą jeździć sobie na... Najbiedniejsi zapłacą, to najbiedniejsi sfinansują politykę klimatyczną, co do tego nie ma wątpliwości. No dobrze, to mamy ETS, czyli będziemy, państwo będziecie, my będziemy więcej płacić za ogrzewanie, tak jak do tej pory więcej płacimy za węgiel, czyli wzrost kosztów życia. W jaki sposób jeszcze Polacy odczują Zielony Ład? Budownictwo, dyrektywa budynkowa. To jest chyba najbardziej obecna dyrektywa teraz tej kampanii. Wszyscy w tej kampanii wyborczej są przeciwnikami dyrektywy budynkowej. Nawet Szymon Hołownia, który wysyła do Parlamentu Europejskiego kandydatkę, która poparła tą dyrektywę budynkową jeszcze kilka tygodni temu w Parlamencie Europejskim. No i wygląda na to, że eksperci przyznają nam rację. Ja nawet pamiętam, jak występowaliśmy rok temu w marcu na konferencji prasowej, chyba jako pierwsi w ogóle w polskiej debacie publicznej, krytykując po prostu założenia dyrektywy budynkowej. No i po roku okazuje się, że wszyscy są przeciwnikami dyrektywy budynkowej i słusznie, bo to jest kosztowna rewolucja dla każdego, kto jest właścicielem budynku. Jak kosztowna i co ono oznacza? Jak kosztowna? To się dopiero okaże, bo dyrektywa ma tą
ma tą właściwość, że trzeba ją implementować i faktycznie państwo członkowskie ma pewne narzędzia, żeby ją zaostrzać albo troszeczkę zmniejszać jej skutki. Natomiast fakty są takie, że od 28 roku publiczne budynki zeroemisyjne, prywatne budynki od 2030 roku, czyli jak ktoś chce wybudować sobie dom, no to trzeba się pospieszyć, bo no, można sobie wyobrazić, o jak bardzo wzrośnie koszt budowy czyli nowego domu. Czyli prywatny dom po roku 2030 ma być zeroemisyjny. Tak. Tak, to znaczy, że musi być z niego jak najmniejsza emisja, że musi być zeroemisyjne źródło ciepła, czyli pompa ciepła, fotowoltaika i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy jakieś szacunki, o ile zwiększa to koszt budowy domu? Różne się szacunki pojawiają. Dla takiego przeciętnego domu to około 100 tysięcy złotych. Czyli dzięki dyrektywie budynkowej, która idzie tutaj prosto z Europy, każdy, kto chce zbudować dom, zapłaci o niego średnio 100 tysięcy złotych więcej. Tak, tak. A koszty mieszkań? To jest dobre pytanie. Nie mam wiedzy na ten temat i danych, natomiast pojawił się taki dość ciekawy artykuł w Business Insiderze, zachęcam, żeby sobie go odczytać, gdzie prezes spółki zarządzającej nieruchomościami przedstawił szacunkowe wyliczenia, ile to będzie kosztowało już obecnych właścicieli mieszkań. I on podał taki przykład, że we wspólnocie mieszkaniowej liczącej około 300 lokali na mieszkanie koszt wdrożenia dyrektywy budynkowej to będzie 13 tysięcy złotych, bez termomodernizacji i bez wymiany okien. Czyli okna też trzeba będzie wymieniać. Tak, ale to już... 13 tysięcy. To jest właśnie to, co mnie zawsze zastanawiało, no bo według mnie Polacy żyją w niedocieplonych domach czy też mieszkaniach albo jeżdżą starymi samochodami. Nie dlatego, że lubią, tylko dlatego, że nie stać ich na droższe, lepsze. Tak, to tak to na ogół działa. Kogoś stać, to ma nowy dom, ma nowe mieszkanie, ma nowy samochód, ale problem jest z tymi, których nie stać. Dokładnie i teraz tak. W Polsce, dużo jeżdżę po Polsce, mam teraz kampanię wyborczą, widzę, jak wyglądają domy na prowincji. Te domy prędzej chyba wyburzone niż termomodernizowane. Tak, albo bo nie ktoś wyobrażę. Je po prostu sprzeda, tak? O ile będzie pytanie, prawo czy ktoś do będzie chciał je kupić, tak. Bo też problem jest taki, że nam się prowincja raczej wyludnia i tak, ludzie uciekają tak. Do miast, to podejrzewam, że ten proces przyspieszy. Bo tak. Teraz mamy czasem znajomych, którzy z miasta wyjeżdżają gdzieś na wieś, bo na przykład wracają mieszkać do rodziców albo jakiś dom odziedziczą i teraz pytanie, czy oni będą chcieli wrócić tam do siebie na wieś, jeżeli się okaże, że najpierw 200 tysięcy muszą wrzucić w remont takiego domu, to może się okazać, że to się nagle nie opłaca. To jest od strony ekonomicznej to jeszcze ale jest generalnie, strasznie... Ale generalnie, zauważmy taką nawet zależność, to znaczy mieszka jakiś emeryt w domu na wsi, ma, nie wiem, 70 lat czy 60 lat, nie opłaca mu już się tego domu remontować, bo wie, że nie będzie miał go komu przekazać, a może zostać zmuszony do przeprowadzenia takiego remontu, na którego po prostu nie stać. To na moje to się skończy odwróconą hipoteką. Tak, to znaczy tak. Banki będą oferować starszym Polakom następujący deal. Przepisz na nas dom czy też mieszkanie. My ci będziemy, trochę zapłacimy załóżmy na ten remont, potem zapłacimy ci jakieś pieniądze do końca życia, ale dom czy mieszkanie jest już nasze. Potem się wnuki dowiedzą, że sorry, nie ma domu, bo bank ma dom, więc podejrzewam, że to się musi po prostu w ten sposób skończyć, bo jeżeli czy słyszałem szacunki, że koszt dyrektywy budynkowej dla Polaków, nie dla jakiegoś budżetu czy dla Unii Europejskiej, bo my sami będziemy musieli ponieść tego kosztu, mieć 1,5 biliona złotych. Nikt nie ma takich pieniędzy, tak? Są olbrzymie kwoty. To jest nie do wyobrażenia nawet kwota, tak? Nikt sobie nie wyobraża 1,5 biliona złotych, ile to jest, co można by za to kupić. Całkowicie abstrakcyjna kwota, niestety w tej sprawie zupełnie realna i to się po prostu skończy odwróconymi hipotekami. Czyli mamy wysokie koszty ogrzewania, wysokie ceny prądu, do tego rozumiem ta dyrektywa budynkowa. To nie są tylko zeroemisyjne budynki, to są te klasy efektywności energetycznej, to jest wycofanie paliw kopalnych. Do 2040 roku będzie można używać paliw kopalnych, węgla, gazu ziemnego i tak dalej, ale potem już nie. To zostanie zupełnie wycofane. Czyli tak wszyscy będą musieli źródła ciepła wymienić. Tak, tak. I ci, co teraz wymieniali na te piece gazowe, bo ich do tego państwo namawiało, też sobie, będą musieli tak, wymienić. To mogą sobie korzystać od 2040 roku, ale to tylko do tego momentu. I to jest wyraźnie w tej dyrektywie zapisane. Mówię o tym bardzo głośno i wyraźnie, dlatego że część polityków próbuje wmówić, że takich zapisów tej dyrektywie nie ma. Są takie zapisy. Odsyłam do mojej debaty w kanale Zero, gdzie pani europoseł z Koalicji Obywatelskiej pokazałam dokładny przepis, bo nie chciała uwierzyć i wprowadzała też widzów w błąd, więc wszystkie paliwa kopalne 2040 właśnie, rok. Właśnie, bo czy są państwa, gdzie te przepisy już obowiązują? Bo ostatnio byłem na wakacjach we Włoszech i tam jak przechodziłem ulicą i były te biura sprzedaży,
sprzedaży mieszkań, to tam już przy każdym ogłoszeniu było napisane, jaką klasę energetyczną ma dom czy też mieszkanie. Słyszałem też, że Francuzi już z tym eksperymentują, tam są jakieś zakazy wynajmu jakichś mieszkań, w jakich klasach, czy mogłabyś to przybliżyć? Tak, to znaczy ta dyrektywa budynkowa, która teraz wchodzi w życie, to ona jest nowelizacją już wcześniejszej dyrektywy budynkowej, to znaczy dyrektywa efektywności energetycznej, bo ona tak się nazywa. Teraz mamy znowelizowane przepisy. No i faktycznie w innych państwach członkowskich już te klasy efektywności energetycznej istnieją. Francja jest świetnym przykładem, bo ona pokazuje, jak to może wyglądać również w Polsce. We Francji nie można wynajmować budynków o klasie efektywności energetycznej G, więc nie ma się co oszukiwać. Podobne pewnie regulacje spotkają również Polaków, czyli tak jak rozmawialiśmy o tej sprzedaży domu, być może się okazać, że po prostu nie będzie szansy na to, żeby sprzedać z taką klasą efektywności energetycznej taki budynek. I to jest ograniczenie po prostu prawa własności do w ogóle jeżeli, zarządzania swoją nieruchomością. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, ktoś ma nieruchomość, ale nie może jej sprzedać ani wynająć, dopóki nie włoży mnóstwa pieniędzy w remont. We Francji do wynająć, tak, dokładnie. Ale sprzedać może. Tak. O, tyle dobrego. No, ale wynająć nie można, ale nie wiemy, jak nie to można będzie korzystać wyglądało ze swojej własnej... Tak, ja w ogóle się pochwalę, bo jak właśnie pamiętam tą konferencję sprzed roku, jak to zauważyliśmy, w sensie my zauważyliśmy, Ania zauważyła, ale tylko o tym mówiłem, temat dyrektywy budynkowej, to wtedy na sztabie ukułem pojęcie dyrektywy wywłaszczeniowej, no bo sprawa jest dla mnie oczywista. Jak starszego Polaka nie będzie stać na to, żeby wyremontować ten dom i to będzie musiał go sprzedać albo oddać temu bankowi, czyli zostanie wywłaszczony ze swojej własnej nieruchomości. Nawet ostatnio widziałem, niektórzy pisowcy zaczęli używać tego określenia, więc powoli zaczęło się przyjmować. I muszę, Sławek, powiedzieć, że w tym artykule z Business Insidera wyraźnie pada pytanie, czy grozi nam wywłaszczenie, bo politycy Konfederacji Solidarnej Polski straszyli Polaków. No i odpowiedź brzmi: moim zdaniem obawy części polityków nie są absolutnie przesadzone. Nie są przesadzone, słyszeliście? Business Insider mówi, że to nie jest przesadzone, można mówić o dyrektywie wywłaszczeniowej. Bardzo lubię, jak jakieś moje pojęcie się przyjmuje. Wcześniej udało mi się tak spopularyzować betonowe koło ratunkowe w sprawie w czasach wirusowych, mamy dyrektywę wywłaszczeniową, więc kibicuję temu określeniu, używajcie go, niech się niesie. Czyli mamy dyrektywę budynkową, co jeszcze, a co z cenami żywności? Ojejku, no Europejski Zielony Ład po prostu prowadzi do zmniejszenia podaży żywności na unijnym rynku, co automatycznie doprowadzi do wzrostu cen żywności. Ale jak będzie mniejsza podaż, to znaczy, że mamy mniej jeść, tak? Nie. Nie? Nie. No jak, skoro jedzenia będzie mniej, no to nie starczy dla każdego. No ale jest jakiś minimum, który każdy z nas zakupuje, tak, w sklepie żywności, więc no nie da się zrezygnować w ogóle z jedzenia. No w ogóle to nie, ale... Ale generalnie żywność będzie droższa. I generalnie to jest wypchnięcie też europejskich producentów rolnych ze światowego rynku, dlatego że Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych policzył, że jeśli wprowadzimy Europejski Zielony Ład w rolnictwie w Unii Europejskiej, to produkcja żywności w samej Unii Europejskiej spadnie o 12%, a lukę na globalnym rynku po prostu wypełnią inne kraje. I to jest troszeczkę, to mamy podobny mechanizm z zarzynaniem europejskiej gospodarki i to samo teraz wchodzi po prostu w rolnictwo, czyli wypychanie energochłonnego przemysłu poza Unię Europejską i to samo teraz wchodzi w rolnictwo, czyli po prostu my tutaj będziemy ograniczać emisje w rolnictwie, natomiast, no krótko mówiąc, cały świat będzie produkował zamiast Europy tą żywność. I uzależniamy się od importu żywności z krajów trzecich. Ja słyszałem taką teorię spiskową, że Niemcy chcą zarżnąć rolnictwo w Europie i sprowadzać jedzenie z Ameryki Południowej, gdzie wcześniej ich koncerny poinwestowały, mają mnóstwo ziemi, produkują tanio tą żywność bez tych wszystkich regulacji, następnie chcą ją przewozić do Europy. I podobny manewr dzieje się teraz z Ukrainą, gdzie właśnie zachodnie wielkie te agroholdingi produkują mnóstwo żywności bez naszych norm i chcą to teraz bez tych ceł przewozić do Unii Europejskiej. Dokładnie tak, to znaczy Niemcy sobie to dobrze przekalkulowali, że potrzebują rynku zbytu. Czyli to nie jest teoria spiskowa. Nie, to nie jest żadna teoria spiskowa, to dotyczy państwa Ameryki Południowej, krajów Mercosur, czyli stowarzyszenia Brazylii, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, stowarzyszenia ich gospodarczego. No i chodzi o to, że Niemcy muszą gdzieś sprzedać swój towar, no ale muszą coś poświęcić, tak? I są gotowi poświęcić polskie rolnictwo, polskie, niemieckie, europejskie rolnictwo do tego, że podpisujemy umowę handlową, my eksportujemy sprzęt AGD, branża motoryzacyjna eksportuje swój towar, no a w zamian importujemy po prostu żywność z Ameryki Południowej, która notabene jest dużo tańsza niż ta europejska, bo po prostu jest tam dużo mniej regulacji, dużo mniej norm i tak dalej, więc tutaj Niemcy są gotowi poświęcić, aczkolwiek przeciwko tym rozwiązaniom protestują już Francuzi. No i powiem szczerze, że na jednym ze spotkań ktoś mnie zapytał o pozytywne elementy Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie. No i ktoś z sali krzyknął, że niemieckie rolnictwo też upadnie.
Więc... Sąsiadom będzie gorzej, to powinniśmy tak. się chociaż trochę cieszyć. No dobrze, ale ja to trochę takie pytanie zadam, potem powiem, o co mi chodzi, ale czy to źle, że będziemy kupować tańszą żywność? Chyba ludzie woleliby kupować tańszą żywność. Woleli... Takie na przykład steki argentyńskie to są po prostu świetne, a do tego są tanie. Każdy, Polska kto leci do Argentyny, jest... to mi mówi, że musisz tam polecieć i kupić te steki, bo są świetne i tanie. Czemu bronisz Polakom dobrych, tanich, argentyńskich steków? Bo nie spróbowała jeszcze polskiej wołowiny, którą w dużej mierze eksportujemy. Nie mówię, że nie próbowałem polskiej wołowiny. Ale czemu bronisz mi tanich, argentyńskich steków? Bezpieczeństwo żywnościowe. Czyli filar bezpieczeństwa narodowego i niestety, ale uzależnienie się od importu żywności stawia nas w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle, tak szerzej rozumiane, dlatego że wystarczy jakiekolwiek załamanie na rynku, przerwanie łańcuchów dostaw i zostajemy bez żywności, więc bezpieczeństwo żywnościowe to jest minimum naszej egzystencji, powinno być po prostu zachowane, utrzymane. Ja się z Tobą zgadzam. To znaczy, co do zasady jestem za wolnym rynkiem, za tym, żeby kupować to, co jest tanie i dobre. Nie ma znaczenia, czy to jest z końca świata, czy wyprodukowane gdzieś tutaj w Europie. No bo jeżeli polskie, czy też europejskie firmy kupowałyby rzeczy do produkcji tylko tutaj, a nie na przykład za granicą, mimo że tam są tańsze, no to ich konkurencyjność by spadła, tak? Bo to, że Europa będzie miała wyższe koszty, nic nie zmienia w transakcjach międzynarodowych. Dajmy ten przemysł, nie wiem, samochody. Załóżmy, że europejskie samochody muszą być droższe, ponieważ mamy tutaj droższą energię, będziemy mieli droższą stal, wszystko droższe. No i potem to Chińczyków w ogóle nie rusza. To kupią sobie samochód z Ameryki albo skądkolwiek, nie muszą europejskiego. Więc sami sobie zabijamy konkurencyjność. Natomiast z żywnością jest trochę inaczej, no bo problem jest taki, że mamy tą XIX-wieczną teorię kosztów komparatywnych Davida Ricardo, który się uczy na każdych studiach ekonomicznych, która wprost pokazuje, że wolny handel jest dobry, a cła i protekcjonizm są złe. I ja zawsze mówiłem całe swoje życie, cła są złe, protekcjonizm jest zły, wolny rynek jest dobry. I dalej tak uważam. Problem jest tylko z rzeczami. Znaczy problem jest taki, że to jest teoria, to jest taki model, a prawdziwe życie jest zupełnie inne. W prawdziwym życiu mamy na przykład wojny, albo mamy embarga, albo mamy jakąś blokadę morską. I były państwa, które się na tym przejechały. Nie wiem, Niemcy w trakcie I wojny światowej, Japonia w trakcie II wojny światowej, czy wcześniej w czasach napoleońskich. Jak mamy blokady, to nagle się pojawiają pewne problemy. Tak. Gdyby Europa doszła do mądrego wniosku, że my jedzenia tutaj u siebie nie potrzebujemy. W razie czego kupimy sobie z Ameryki Południowej, no to może się okazać, że nie da się go przywieźć z Ameryki Południowej, bo nie wiem, będzie jakiś wirus, wojna, blokada, ktoś nam będzie mógł zrobić krzywdę, cokolwiek i w wyniku tego nie będziemy mieli co jeść, bo nie da się z dnia na dzień wyprodukować sporej ilości żywności. Jeszcze uzupełniając, to znaczy upadek gospodarstwa rolnego i jego odbudowanie to nie jest kwestia roku, dwóch czy pięciu, to jest bardzo długotrwały proces i jak raz upadnie gospodarstwo rolne, to ono już być może nie wróci nigdy do tego, więc to jest droga w jedną stronę. Tak, więc rzeczy, które nie są niezbędne do życia, nie wiem, telefony, szklanki, koszulki, spodnie, buty, to według mnie niech sobie będą skąd chcą, mnie to w ogóle nie interesuje, ale w Polsce musimy mieć żywność, w Polsce musimy mieć lekarstwa i w Polsce musimy mieć broń polską, bo tego się w trakcie wojny po prostu ściągnąć nie da. I niestety nie chciałbym, żeby tak było, ale świat jest pełen bardzo złych ludzi, którzy chcą zrobić innym krzywdę i potrafią uniemożliwić kupno czegokolwiek z zagranicy, więc niestety to jest jeden z kilku naprawdę nielicznych wyjątków, kiedy wolny handel wysiada i w jaki sposób trzeba zadbać o to, żeby jedzenie mieć na miejscu. I podobnie zresztą w domach, jeżeli uważam, że ludzie powinni mieć jakieś zapasy wody, jakieś zapasy żywności na sytuacje kryzysowe, bo kiedy pojawi się kryzys, to w sklepach może rzeczy po prostu zabraknąć i lepiej mieć u siebie pod dachem jakąś żywność i z tego samego powodu państwo w swoich granicach też jakąś żywność mieć powinno. Czy omówiliśmy więcej wszystkie tematy związane z Zielonym Ładem, czy tej stercie papierów jest coś jeszcze, o czym zapomnieliśmy? Moglibyśmy dwa dni jeszcze rozmawiać o Europejskim Zielonym Ładzie i spodziewam się, że pewnie byśmy nie wyczerpali tego tematu. Ale transport, budownictwo, rolnictwo, zakaz aut spalinowych, dyrektywy budynkowe, polityka klimatyczna, krótko mówiąc, wchodzi do portfeli Polaków. I my jesteśmy przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Od początku, to jest tak ważne. Naprawdę jesteśmy przeciwko, od samego początku jesteśmy przeciwko. Nigdy za tym nie głosowaliśmy, nie popieraliśmy, w przeciwieństwie do PiS-u Morawieckiego i całej tej ekipy. Więc jako jedyni autentycznie, naprawdę od zawsze jesteśmy przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Tak, dokładnie tak. Nawet ta dyrektywa budynkowa, przecież ona była głosowana niedawno na Radzie Unii Europejskiej i Polska nie zagłosowała przeciw. Czyli rząd Donalda Tuska nie zagłosował przeciw dyrektywie budynkowej. Czyli rząd Donalda Tuska chce, żebyście mieli drogie domy i mieszkania, pogratulować takiego niestety, rządu. Niestety. Ale sami go sobie wybraliście, czy też wybraliśmy, chociaż ja nie, bo na nich nie głosowałem. Chwila innego tematu. Jaki jest twój ulubiony absurd unijny? Nakrętki.
Tak, te butelek. Chociaż powiem Ci, że jak jadę samochodem i chcę się napić wody, to mi to wygodnie, że mi ta nakrętka nie odpada. Więc Unia Europejska rozwiązała palący problem odpadania nakrętki z butelki, kiedy się prowadzi samochód. Czy coś jeszcze do czegoś to pomaga? Ja słyszałem wypowiedź jednego z polskich producentów, nie pamiętam czy wody, czy jakichś soków, który powiedział, że musiał wymienić maszyny butelkujące ten płyn, który sprzedawał do picia i go kosztowało 30 milionów złotych. Rozumiecie? Jedna dyrektywa, jedna te przyczepiane nakrętki do butelki i średniej wielkości polska firma kosztują 30 milionów złotych. Oni to potem dorzucają do ceny i my wszystko za wszystko płacimy więcej. I tak właśnie w sposób niewidoczny działa Unia Europejska, bo to, że wy dostaniecie nakaz, że wy musicie tutaj zaraz zmienić piec, wyremontować dom, zmienić dach, drzwi czy okna, no to zobaczycie, to ciężko nie zauważyć. Tylko pytanie, nie? Czy to przeciętny Polak połączy z polityką Unii Europejskiej? Bo ja mam często wrażenie, to już jest nasza rola, że często jest tak, że te rzeczy wchodzą i nikt nawet nie łączy tego, że to jest coś, co przyszło w legislacji unijnej, bo głosujecie, przecież widzicie, ile macie tych unijnych rzeczy implementowanych w polskim Sejmie. To prawda, ludzie często nie łączą kropek, ale my łączymy kropki, potem im mówimy, więc wydaje mi się, że akurat w tej sprawie to ludzie te kropki połączą i zobaczą, jaki spisek stoi za tym, że nagle muszą kilkadziesiąt koła wydać na remont domu czy też mieszkania. Dobrze, mamy kolejny, czyli mamy temat Zielonego Ładu omówiony. Wchodzi teraz drugi bardzo ważny temat, o którym nam również zapomnieli powiedzieć w 2019 roku, po co ich wybieramy do Parlamentu Europejskiego. Przez Parlament Europejski parę tygodni temu przeszła jakaś propozycja nowych traktatów unijnych. Jakbyś mogła powiedzieć, o co chodzi? O co chodzi? To jest ponad 260 poprawek zmieniających traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, prowadzący, krótko mówiąc, do marginalizacji Polski na poziomie Unii Europejskiej w postaci takiej, że likwiduje się prawo weta w tych obszarach, w których to weto jeszcze zostało. To znaczy jest polityka na przykład zagraniczna i bezpieczeństwa, jest polityka finansowa, jest polityka dotycząca przyjmowania budżetu. No i to dzisiaj wszystko jest głosowane jednomyślnie. Propozycja zmian traktatu mówi o tym, że nie będzie już prawa weta, tylko będzie to głosowane kwalifikowaną większością. I generalnie to, co dzisiaj jest głosowane kwalifikowaną większością, ma zostać głosowane zwykłą większością. No prowadzi to do tego, że w takich obszarach, w których ta jednomyślność jeszcze jest i kiedy możemy usiąść na Radzie Unii Europejskiej, na Radzie Europejskiej powiedzieć weto, no to weto po prostu Polska straci. No dobra, ale tak w praktyce. Czy Polska kiedyś wykorzystała to prawo? No i to jest właśnie kolejna rzecz. No niestety. Czyli obecne polskie rządy miały prawo weta, ale z niego nie korzystały. Tak, najczęściej to tak. To może nic się nie zmieni. Że my przejmiemy władzę prędzej czy później i chcą nam to prawo weta zabrać. Dokładnie to tak jest. Tak, gdybyśmy my doszli do władzy, gdybyśmy przecież z tego prawa weta skorzystali, ale zauważcie Państwo, na przykład ten KPO, Fundusz Odbudowy. Przecież to wszystko było przyjmowane jednomyślnie, to było też ratyfikowane w polskim Sejmie i teraz się może okazać, że na przykład wspólne unijne podatki będzie można przyjąć kwalifikowaną większością bez zgody Polski. Ale no Polska popierała wspólne unijne podatki. Premier Morawiecki je proponował i mówił, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Premier Morawiecki jest w ogóle pomysłodawcą tych wspólnych unijnych podatków. Teraz się tego wypiera, ale się wyprzeć nie da, dlatego że jest takie jego wystąpienie z mównicy sejmowej z marca 2020 roku, kiedy on mówi, że no tutaj Grupa Wyszehradzka jest inicjatorem tych wszystkich wspólnych unijnych podatków, nowych zasobów własnych Unii Europejskiej. No ale to pokazuje... No to pokazuje pewien kierunek, to znaczy dzisiaj podatki w Polsce można nakładać zgodnie z polską konstytucją tylko w drodze ustawy. Czy to nie jest obejście polskiej konstytucji, że są przyjmowane podatki bezpośrednio, które mogą trafić bezpośrednio do Unii Europejskiej, do budżetu unijnego? No to nie Polska je nakłada, tylko jak rozumiem Unia. No ale podatek to podatek, tak? Nie potrafię powiedzieć Ci, bo nie pamiętam tych przepisów, no z całą pewnością Polska podatki może nakładać tylko w drodze ustawy. I dla mnie to jest obejście po prostu polskiej konstytucji. I to się nie powinno wydarzyć, po prostu. No właśnie, konstytucja. Bo polska konstytucja mówi, jaka jest hierarchia źródeł prawa, nie? Że na początku mamy konstytucję, potem ratyfikowane ustawy międzynarodowe, potem ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego i tak dalej. I pytanie, bo jest taki spór obecnie. Czyje prawo jest w takim razie, ma pierwszeństwo? Czy prawo unijne, czy prawo polskie? Pierwszeństwo prawa unijnego nie jest zapisane w ogóle w traktatach. Ono jest dołączone do protokołu, do traktatu, dlatego że nie było konsensusu między państwami członkowskimi, że taki zapis się powinien znaleźć. Generalnie doktryna i orzecznictwo jest takie, że prawo Unii ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, ale ja uważam, że prawo krajowe i polska konstytucja ma wyższość. No dobra, ale czyli nie mówimy o tym, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed ustawami, tylko przed konstytucją.
Nie, przed konstytucją nie powinno. Ja wiem, że nie powinno, ale czy ludzie twierdzący, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem polskim, oni twierdzą, że ma pierwszeństwo przed polską konstytucją? Ja się z tym poglądem nie zgadzam, ale to jest kwestia nierozstrzygalna. Ale jest taki pogląd, bo ja zadałem pytanie. Tak, jest taki pogląd. Czyli oni twierdzą, że tak, konstytucja nie jest mniej ważna niż prawo unijne. Jest taki i rozumiem, pogląd. Że z konstytucji w żaden sposób to nie wynika, bo tam jest napisane, że konstytucja jest najważniejsza. Tak, tak, tak. Natomiast jest taki pogląd, ale to jest w dużej mierze spór nierozstrzygalny, dlatego że przyjdą prawnicy, którzy powiedzą, że jest tak i znajdą na to jakieś orzecznictwo, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, albo wywnioskują to z jakichś przepisów jeszcze innych i przyjdzie jakaś druga strona, która powie, że tak nie jest. W głównej mierze to jest po prostu spór o charakterze politycznym. Rozumiem. A powiedz mi jedną rzecz, bo to mnie zastanawia. Ja się na tej Unii tak dobrze nie znam jak ty. O ile rozumiem, że polskie rządy nas tam sprzedadzą, zabiorą nam to prawo weta i że się na to zgodzą. Morawiecki pokazał już, że się na wszystko zgadza. Tusk nie wygląda na takiego, co by się Niemcom w jakiejkolwiek sprawie postawił. Ale powiedz mi dlaczego, bo to musiałoby przejść jednomyślnie przez całą tak. Unię Europejską. Tam jest mnóstwo państw. Czemu wszyscy politycy europejscy mieliby pozwolić na to, żeby Unia im zabrała prawo weta? Jaki oni mają w tym interes? Bo tam jakiś mechanizm musi być, że tak. Oni na to się wszyscy zgadzają. Tak, no generalnie kwalifikowana większość polega na tym, że potrzeba 55% państw, które reprezentują 65% populacji, żeby coś przegłosować. I jak sobie spojrzymy na te wyniki, no to oczywiście Niemcy, Francja, największe państwa, wystarczy, że dokoptują kogoś i mają już przegłosowaną po prostu jakieś rozporządzenie, dyrektywy, jakiekolwiek decyzje. Więc właściwie można byłoby niektóre państwa w niektórych obszarach po prostu pomijać. No i tłumaczy się to oczywiście polityką Węgier, że Węgry zawsze stawiają weto, no ale Węgry bardzo pragmatycznie korzystają z tego weta i zawsze coś sobie wynegocjują. To nie jest tak, że Orban mówi, na przykład Orban potrafi zrobić coś takiego, że jak jest jakieś głosowanie, z którym on się nie zgadza na Radzie Europejskiej, to on po prostu wychodzi. Wychodzi z tego posiedzenia, to zostaje przegłosowywane i to jest na przykład jego sposób działania. Także. Ale i tak wszystko zostaje przegłosowane, to... Tak, tak. Natomiast na przykład jak były przyjmowane pakiety sankcyjne przeciwko Rosji, to tam znajdowały się pewnego rodzaju wyłączenia dla Węgier. Więc to nie jest tak, że to weto... Oczywiście ostatecznie gdzieś tam nawet Orban się na niektóre polityki zgadza, tak, na które my byśmy się pewnie nie zgodzili, czy polskie społeczeństwo by się nie zgodziło. Natomiast on bardzo pragmatycznie korzysta z tego prawa weta. No dobrze, ale to załóżmy, że taka Litwa, Estonia, nie wiem, Bułgaria, Chorwacja, czy też nie wiem, Portugalia, to chcą zgodzić się na to, żeby samemu stracić prawo weta tylko po to, żeby Orban nie miał prawa weta? Sądzę, że tak. Ale to, że zauważ, jaką mamy klasę polityczną, tak? To znaczy, akurat może Giorgia Meloni jest jakimś innym wyjątkiem, ale Giorgia Meloni ma bardzo duży wpływ na to, jak się będzie teraz kształtowała polityka Unii Europejskiej. Natomiast takie mniejsze państwa raczej mają, po pierwsze, mniejszy wpływ na tą politykę unijną, raczej większość klasy politycznej po prostu płynie z tym głównym nurtem unijnym. I to widać, tak? Niestety. Okej, okay, kolejny temat. KPO. Bo każdy mówi o tym KPO, ciągle wszędzie się pojawia KPO, miliardy, KPO, miliardy. Że jakieś miliardy będą płynąć. I teraz o co tak naprawdę chodzi z tym KPO? Co to jest i dlaczego nam się to nie podoba? To jest jedno wielkie oszustwo, dlatego że nikt nie powiedział Polakom, że KPO jest sfinansowane z funduszu odbudowy. My to nazywaliśmy funduszem zadłużenia, bo jest sfinansowane ze wspólnego unijnego długu, ze wspólnych unijnych podatków. I teraz, żeby jeszcze otrzymać te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, no to trzeba zrealizować kamienie milowe. Te kamienie milowe, jak podatki od aut spalinowych, podatek od rejestracji auta spalinowego, podatek od posiadania auta spalinowego, pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych, opłaty za drogi ekspresowe i autostrady, zeroemisyjny transport publiczny w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, no to są takie kamienie milowe, które trzeba... Zmiana regulaminu Sejmu, teraz przecież przyjmowana przez w polskim Sejmie, no przecież regulamin Sejmu kto powinien ustalać? No posłowie, tak? A nie Komisja Europejska w kamieniach milowych. Czyli układ był taki, że każde państwo zgłasza swoje kamienie milowe tak. I zobowiązuje się do tego, że je wykona i dopiero wtedy dostanie kasę. Tak, tak. A dodatkowo oprócz tego Unia Europejska chciała dopisać, że żeby dostać w ogóle jakiekolwiek pieniądze, to trzeba być praworządnym, tak? Tak, trzeba spełnić te wszystkie kryteria unijne i wtedy zdaje się, Morawiecki
mu powiedzieli, że tu nie chodzi o niego, tylko o Orbana. On się na to zgodził, bo powiedział, że nie bój się, facet, podpisuj, to będzie dobrze, nam chodzi o to, żeby na Węgrzech nie kradli. Po czym się okazało, że to jako Polskę chodzi. To jest nie jedyny przypadek, gdzie coś obiecuje Komisja Europejska i potem się po prostu z tego nie wywiązuje. My byliśmy z Krzysztofem Bosakiem na takiej interwencji poselskiej. Tam chodziło wtedy o embargo na ten import z Ukrainy. No i tam wiceminister mówi, że no dostali zapewnienie od Komisji Europejskiej, że to embargo będzie do końca roku. No i guzik, prawda, bo okazało się, że 15 września Komisja zniosła to embargo, więc jeśli czegoś nie ma na piśmie, że jest jakieś wyłączenie dla Polski albo że będzie coś prowadzonego, to w ogóle nie można wierzyć. I tak samo jest z tym zlikwidowaniem tego podatku od aut spalinowych. Ja tu naszym widzom wyjaśnię. To polega na tym, że polski rząd przyjął uchwałę dotyczącą rewizji KPO, gdzie te dwa podatki wykreślił. Ale 2 miesiące ma Komisja Europejska na to, żeby wydać ocenę dla tej rewizji KPO, więc ja rozumiem, że jeszcze nie ma zatwierdzenia przez Komisję Europejską, a sukces jest już odtrąbiony, więc to wszystko trzeba dokładnie sprawdzać i weryfikować. A ja stawiam, że wykreślą ten podatek od samochodów. Tak. Bo według mnie deal jest taki, to wam od razu powiem moją teorię spiskową, że deal jest taki, że Komisja Europejska zgodzi się na odstąpienie od podatku od samochodów spalinowych w zamian za to, że polski rząd wyłoży 1,5 miliarda złotych na dopłaty do zakupu używanych samochodów elektrycznych z Niemiec. No bo Niemcy mają taki problem, o którym wam już mówiłem, że nikt tego szrotu nie chce, bo tam są problemy z bateriami. I problem jest się pozbyć starego samochodu, starego 4-5-letniego samochodu elektrycznego. No i Tusk Niemcom ten problem rozwiązał poprzez propozycję dopłat do tego, żeby Polacy dostali kasę za to, że kupią od Niemca jego używanego elektryka, którego nikt nie chce. I podejrzewam, że w ten sposób ten problem rozwiąże. To jest po prostu skandal. No ja wiem, że to jest skandal, ale tak robią politykę. No ale jak sobie poprzeliczamy w ogóle koszt jeszcze eksploatacji już zużytego auta i tak dalej, przecież tam się w ogóle nie opłaca wymieniać tych baterii, bo to jest droższe niż ten, to po prostu jakiś absurd, no ale... No cóż. No dobra, ale te kamienie milowe, one mnie interesują, bo większość, spora część z nich Polakom się nie podoba, tak? Oskładkowanie umów, nowe podatki, płatne drogi ekspresowe i autostrady. Lubimy bezpłatne drogi ekspresowe i autostrady. Najśmieszniejsze jest to, że rok później przecież PiS się wycofał z opłat za drogi, a rok wcześniej wynegocjował. Kamienie milowe nie wejdą. Kto zaproponował te kamienie? Rozumiem, że to PiS zaproponował, znaczy, tak? To jest wynegocjowane między Komisją Europejską a polskim rządem PiSu, tak? Być może to po prostu oni usiedli i każdy przed swoją propozycją je skonfrontowali. Nie wiem, jak to wyglądało. Jak to się stało? Bo teraz, kiedy mówiono o KPO, że będzie, Morawiecki chodził wszędzie, mówił, że będzie kasa, billboardy pozamawiali, mówiąc, że będzie kasa, to nie mówiło się o żadnych kamieniach milowych. Ta sprawa wyszła chyba po jakimś dłuższym czasie, któryś, nie pamiętam, dziennikarz czy polityk dokopał się do tego, że tam są te kamienie milowe, które teraz trzeba spełnić. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak ta cała instytucja, ta Unia Europejska działa, że polski rząd podpisuje z nią jakieś ważne umowy, zobowiązuje się do tej setki czy iluś tam kamieni milowych, które mają bardzo duży wpływ na nasze życie i nikt o niczym nie wie. Czy tam nie powinno być jakiejś przejrzystości, transparentności? Jak to jest zorganizowane, że my w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, co ci ludzie tam robią? To znaczy, po pierwsze, układ na tych wszystkich stronach internetowych Unii Europejskiej jest tak skonstruowany, że żeby tam znaleźć jakąkolwiek informację, to naprawdę trzeba się mocno przegrzebać. Ja już mam to szczęście, że ja już tam grzebię od wielu, wielu lat i ja już wiem, gdzie, czego mniej więcej szukać i jestem to w stanie w miarę szybko znaleźć. Natomiast dla przeciętnego człowieka to jest w ogóle niemożliwe, co więcej nawet dla przeciętnego dziennikarza. Bo ja widzę często, jak dziennikarze popełniają w jakichś elementach błędy, dlatego, że korzystają z jakichś po prostu przedrukowań z zagranicznych mediów, albo z papu i tak dalej, gdzie tam się pojawiają błędy. Więc część rzeczy po prostu też jest przed opinią publiczną ukrywana. I to się działo i za rządów PiSu, ale to się dzieje również za rządu Donalda Tuska, kiedy ten Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu opublikowała jako pierwsza Komisja Europejska, a nie polski rząd. Dlaczego? Dlatego, że tam po prostu tam została zapisana bardzo ambitna polityka klimatyczna, dotycząca chociażby energetyki, ale też innych obszarów. To jest ten plan, w którym zapisano 11% ubóstwa energetycznego w Polsce. I to zostało w pierwszej kolejności opublikowane przez Komisję Europejską. To wyglądało troszeczkę tak, że rząd się bał opublikować tego na rządowych stronach, żeby Polacy po prostu nie zobaczyli, jaką ambitną politykę klimatyczną ma obecny rząd. Kosztowną, tak? Kosztowną. Powiem ci, Ania, że ja współczuję ci, że się wybierasz do tego Europarlamentu. Wydaje mi się, że to jest jedno z ostatnich miejsc, w których chciałbym się znaleźć. Ja rozumiem, że tak masz trochę inne spojrzenie na świat i żyjesz inaczej, skoro czytasz takie rzeczy do poduszki. A wiesz, dlaczego to czytam? Nie mam pojęcia. Bo nikt tego nie robi. No właśnie. Bo nikt tego nie robi. I to mnie prowadzi do drugiego pytania.
Po co ty idziesz do Europarlamentu i co ty chcesz tam robić? Wiesz co, po pierwsze, nikt nie informuje Polaków o tym, co się dzieje na poziomie Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem wiele rzeczy udałoby się zatrzymać, chociażby tą dyrektywę budynkową, Pakt o Migracji i Azylu. Pakt o Migracji i Azylu jest prowadzony legislacyjnie od września 2020 roku. 4 lata. I nikt nie miał czasu. A tych naszych 50 europosłów, to co tam robi? Też się zastanawiam. I to jest problem, tak, że my, że nasza reprezentacja na Radzie Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, polska reprezentacja, nie informuje polskiej opinii publicznej w związku z tym, co tam się dzieje, tak? Wystarczy po prostu mieć dobry kontakt z dziennikarzami, czy w ogóle przekazywać te informacje, informować i dawać ten content i pokazywać, co się dzieje. Być może ten sprzeciw z polskiego społeczeństwa byłby dużo wcześniej, tak? A nie w momencie, kiedy właściwie Pakt o Migracji Azylu jest już przegłosowany, jest po wszystkim. Gdzie od 4 lat wiadomo, że coś takiego jest. Czyli jeżeli mieszkańcy Wielkopolski wyślą cię do Parlamentu Europejskiego, to wtedy będziemy szybciej informowani o tym, co tam się w ogóle dzieje, bo teraz nawet tego nie wiemy. System wszechstronnego ostrzegania to nazywam. Czyli, proszę Państwa, wydaje mi się, że warto zainwestować w taki system wczesnego ostrzegania, to będziemy mieli trochę więcej czasu na alarmowanie, na krzyczenie, że dzieją się tam bardzo niepokojące rzeczy, tak. Bo takich pozytywnych to się stamtąd nie spodziewam. A powiedz mi, czemu ty w ogóle zaangażowałaś się w politykę? Wiesz co, podstawowy powód był taki, że nie było reprezentacji, która byłaby przedstawicielem moich poglądów. Ja zaangażowałam się w politykę ponad 10 lat temu. To był moment, kiedy powstawał Ruch Narodowy. Ja mam poglądy narodowe i to było po prostu dla mnie naturalna droga. I nie było takiej reprezentacji. Ja się w ogóle nie utożsamiałam z żadną z tych wiodących partii politycznych. No i uznałam, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Okej, a co robisz poza polityką? Ojejkuś, dużo rzeczy. Natomiast poza polityką po prostu prowadzę też wspólnie z moją rodziną gospodarstwo rolne we wschodniej Wielkopolsce, w powiecie kolskim. Mamy hodowlę bydła mlecznego. No i to też zabiera mi sporo czasu. Czyli oprócz spraw europejskich rozumiem, że znasz się z tego powodu również na rolnictwie. Tak, tak, z natury. Po prostu interesuję się tym, bo z tego żyję. Czyli to jest prosta odpowiedź. Idziesz tam również po to, żeby obronić swoje gospodarstwo też przed polityką Unii Europejskiej. I moich sąsiadów. Jeszcze sąsiadów do tego. Myślę, że to bardzo dobrze. No dobrze. Wydaje mi się, że omówiliśmy wszystkie rzeczy, które chcieliśmy omówić. Chyba, że o czymś zapomniałem, to mi powiedz. Chyba wszystko. Zresztą nie ma co zanudzać naszych widzów. Nie no, to są pewno strasznie ciekawe rzeczy. Więc proszę Państwa, na koniec, jeżeli macie przyjemność mieszkania w Wielkopolsce, to gorąco zachęcam do głosowania na Anię Bryłkę, numer 1 z listy Konfederacji. Przyda nam się naprawdę tam ktoś, kto rzeczywiście te wszystkie papiery będzie czytał, kto będzie szybko wiedział, nad czym oni tam pracują, będzie nas informował, będzie się przeciwko temu oczywiście sprzeciwiał, po to, żebyśmy trochę więcej wiedzieli, żebyśmy byli wcześniej w stanie reagować i wtedy być może część z tych szaleństw, które oni tam proponują, uda nam się powstrzymać. Tak jest. Zachęcam również. Więc Ania również zachęca do głosowania na nią, więc jeszcze raz, jeżeli mieszkacie w Wielkopolsce, głos na Anię Bryłkę i wysyłamy ją do Parlamentu Europejskiego po to, żeby czytała te wszystkie bzdury, żebyśmy my nie musieli. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.